Hej, cześć wszystkim, dzień dobry, z tej strony Alexis Ola, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Holu Mierzymy. Dawno takiego odcinka nie było, bo prawda jest taka, że ja bardzo rzadko cokolwiek kupuję. Ostatni taki odcinek nagrywałam dla was w grudniu, kiedy właśnie przygotowywałam się do jednej z moich kampanii dla Stradivariusa i dzisiaj ponownie pokażemy właśnie backstage przygotowywania takiej sesji modowej w ramach współpracy na Instagramie. Tym razem będę współpracować z Allegro, konkretnie z Allegro Moda, natomiast ten film absolutnie nie jest ze współpracy, po prostu sama stwierdziłam, że coś dla was takiego nagram, bo chciałam wam właśnie pokazać kulisy przygotowywania takich stylizacji, takich postów modowych, bo po prostu wygląda to tak, że ja zamawiam rzeczy, które mi się podobają, które chcę wam właśnie pokazać, z których chcę stworzyć stylizację, ale pewnie sami wiecie, jak wyglądają zakupy online. Nie zawsze trafia się z rozmiarem, nie zawsze te rzeczy są odwzorowane w rzeczywistości tak, jak wyglądają na stronie, nie zawsze one po prostu spełniają nasze oczekiwania, także właśnie dzisiaj taki backstage, poprzymierzamy sobie to, co zamówiłam i zobaczymy, co finalnie zobaczycie właśnie w ramach mojej kampanii z Allegro już niebawem na Instagramie, a co po prostu trafi do mojej szafy, bo na przykład uznam, że nie jest wystarczająco super do kampanii, a rzeczy, które mi nie pasują, oczywiście zawsze znajdują drugi dom, także jeżeli jesteście zainteresowani, co tam zamówiłam i jak te rzeczy wyglądają na mnie, to serdecznie zapraszam was do oglądania. Pierwsza rzecz mojego zamówienia to spodnie dresowe i jeżeli obserwujecie mnie gdzieś tam na Instastory, to pewnie je kojarzycie już właśnie z mojego profilu i z moich stylizacji, ale w kolorze czarnym, ponieważ właśnie kiedy poprzednio z Allegro współpracowałam, czyli jakoś wydaje mi się, że jesienią, jeżeli się nie mylę, to właśnie zamówiłam wtedy czarne i ogrom z was pytało mnie o model tych spodni, a wystarczy, że słuchajcie na Allegro, sobie wpiszecie Adidas damskie spodnie dresowe i one od razu wyskakują, ponieważ one mają świetny krój i słuchajcie, tamte czarne tak uwielbiałam, po prostu nosiłam je non-stop, że ostatnio byłam w nich na tatuażu miesiąc temu i po powrocie wyprałam je i zauważyłam, że mają dziurę, więc niestety musiałam je wyrzucić i stwierdziłam, że tym razem zamówię szare, zobaczę, czy będą one z takiego samego materiału i w takim samym kroju i wydaje mi się, że tak. Sama nie jestem w stanie w tym momencie stwierdzić, czy wolę tą wersję czarną, którą miałam, czy tą szarą, którą mam teraz. Wydaje mi się, że i tak domówię tamte czarne, bo ten krój dresów jest naprawdę genialny. Wiecie, niby takie dresy, ale one nie są takie, nie wiem, szerokie jak dresy z mojej kolekcji. Ja mam, słuchajcie, 1,62 m i są one takie troszeczkę dłuższe, ale więc myślę, że tak dla osób do 1,70 m będą ekstra, ale no mi ta długość nogawek nie przeszkadza, bo na mnie wszystkie spodnie są takie duże. Są naprawdę super, bardzo się sobie w nich podobam. Świetnie wyglądają i myślę, że jak najbardziej do kampanii one mają potencjał wejść. Kolejne dwie rzeczy, które zamówiłam, są marki Tommy Hilfiger i pierwsza z nich to taka obcisła sukienka, na którą bardzo liczyłam i szczerze mówiąc chyba się nie zawiodłam, mierzę ją teraz pierwszy raz i przede wszystkim wielki plus za rozcięcie na lewej nodze. Ja też celowo właśnie moje lewe udo wybrałam na tatuaż, bo te sukienki właśnie są tutaj rozcięte, no ale już abstrahując od tego, ja ogólnie zamówiłam rozmiar XS ze wszystkich rzeczy, bo to jest taki mój standardowy rozmiar, który noszę i no właśnie chciałam taką sukienkę, jakby, która będzie taka, wiecie, obcisła, ale taka letnia i nie za bardzo elegancka i formalna, bo wydaje mi się, że właśnie przez ten znaczek Tommy'ego tutaj też na plecach jest symbol marki, ona jest taka trochę bardziej casualowa, wiecie, jednak na taki letni wieczór, ale nie jest taka super, super official, a ja takich rzeczy mam dużo, więc chciałam coś takiego bardziej właśnie sexy w wydaniu letnim. Ona jest z takiego bardzo elastycznego materiału, ale jest świetnie wykonana, ona się nie będzie rozciągać z tego, co widzę, no i pięknie podkreślę talię, tutaj też dobrze trzyma biust, bo na górze tutaj ma taką silikonową tasiemkę, takie, nie wiem, staniki bez ramionczek, też często takie rzeczy mają, bo dzięki temu to się po prostu tutaj trzyma, także mogę, zobaczcie, skakać i nic mi nie zjeżdża, no jest po prostu jak szyta na mnie, tutaj z tyłu ma też bardzo fajnie poprowadzone szwy, co właśnie sprawia, że ta sukienka ma tak piękny kształt, tak pasuje do kształtu mojego ciała i według mnie idealnie z nim współgra, jestem w niej totalnie zakochana, mam przeczucie, że to może być moja ulubiona rzecz z tego zamówienia i o ile pogoda i warunki atmosferyczne pozwolą, to bardzo bym chciała, żeby właśnie ona pojawiła się koniecznie w jednej ze stylizacji nadchodzącej kampanii. Jestem w niej mega zadowolona, oczywiście jestem aktualnie po dwóch pączkach, więc wiadomo, że jak wiecie, zapozuję, to będzie wyglądać lepiej niż... Tak więc wiadomo, że przy takich sukienkach zawsze trzeba się gdzieś bardziej pilnować, przynajmniej do zdjęcia, ale no to nie jest wina tej sukienki, tylko po prostu obcisły rzeczy, ale wiecie, to jest normalna sprawa, także czy z wypuszczonym brzuszkiem, czy z
wypozowanym, wciągniętym, bardzo mi się podoba. I ja mam, wiecie, takie przeczucie, kobieca intuicja, która nigdy nie zawodzi, że będę w niej śmigać całe lato. A druga rzecz z Tomiego to body, również w kolorze czarnym i również tutaj z logiem na samym środku. Tommy jeans akurat, tam było chyba zwykłe Tommy. Nie wiem, jaka jest różnica, nieważne. Ja bardzo boję się zamawiać, słuchajcie, body online, bo mam po prostu złe doświadczenia. Ciężko mi czasami trafić z rozmiarem, też przez mój niski wzrost. Czasami te body jakoś się dziwnie układają w okolicy, nie wiem, biustu czy ramionczek i tak dalej. A tutaj te ramionczka są dla mnie idealnej długości. One ma taki bardzo ładny kwadratowy dekolt i ono ogólnie ma taki typowy krój stroju kąpielowego, także z tyłu jest takie typowe stringowe i też chcę wam pokazać, że ono jest dosyć mocno wycięte, a nawet wyżej można je jeszcze podciągnąć przez to, że ono jest, nie wiem czy to wypada tak pokazywać, że ono jest takie typowe stringowe z tyłu, więc no można je po prostu wysoko podciągnąć, wiem, że to jest teraz modne, żeby tak wystawało, no ja mam szkolenie z wysokim sztandem teraz, więc nie bardzo, ale jak ktoś to informuje, że się da. Jezu, zapinanie po tych pączkach. Jedyny minus, słuchajcie, wydaje się, że dość istotny, bo w końcu to body, że nie da się w tym sikać. Nie jest ono rozpinane w kroku, więc albo się rozbieracie w całości, albo kombinujecie. Co robię ja? Tego wam nie zdradzę, możecie zgadywać, ale więc no to jest jednak minus i sprawia, że jest to dosyć takie niewygodne i trzeba tam przemyśleć, co się ma na sobie. Natomiast sama body jest ekstra, taki basic. Wydaje mi się, że również bardzo często będę je nosić, bo jest świetny, naprawdę. Były dwie rzeczy marki Tommy Hilfiger, więc czas na dwie rzeczy marki Calvin Klein. Bardzo dawno już z Calvina nic nie zamawiałam, a kiedyś bardzo, bardzo często kupowałam, bardzo lubiłam tą markę. Ona też kiedyś była bardzo popularna, zwłaszcza Calvin Klein Jeans, czyli właśnie ta bielizna w połączeniu z klasycznym jeansem. Pewnie kojarzycie te kampanie, gdzie brały też udział gwiazdy i tak dalej, i tak dalej. To nie jest ten klasyczny model. Ja, słuchajcie, mam ten klasyczny zestaw i dół, i właśnie góra. Dostałam go x lat temu na jakieś mikołajki, święta, coś takiego. I on mi naprawdę wytrzymał kilka lat, chociaż trzeba przyznać, że ta bielizna nie jest jakiejś najwyższej jakości. Ale przechodząc już do samego stanika, właśnie tamten mój poprzedni chyba był S, ten właśnie klasyczny, z tą białą gumką na dole i właśnie wydaje mi się, że to przez to, że ten mam XS, no jestem zdecydowanie większa niż te 5 lat temu, to ten rozmiar jest dla mnie lepszy, bo tamten mi kompletnie biustu nie trzymał i tutaj też z tyłu bardzo mi się, tak wiecie, odznaczał, widać było, że ta gumka mi nie trzymała, a ten jest taki bardziej sportowy, zbity, nie wiem, czy to właśnie kwestia rozmiaru, tamten miałam S, ten mam XS, czy o co chodzi, ale ten naprawdę jest jak taki stanik sportowy, może w samym nim bym na siłownię nie poszła, bo nie jest aż tak, wiecie, supportive, jak na przykład to z Jungle Mood, bo robi mi bardzo ładny biust, dobrze go też trzyma, raczej by nic mi tu nie wypadło, jakaś jedna nitka mi tu wystaje, ale na szczęście już udało mi się ją usunąć i ona, nie pamiętam, nie, tamten chyba też miał takie plecy, bo chciałam powiedzieć, że ten ma chyba takie bardziej sportowe, ten tył, nie no, naprawdę wygląda w ogóle jak taki stanik sportowy, który by tak dobrze trzymał, a on jest całkowicie miękki. Moja dzisiejsza pani pomagacz, operator podpowiada mi, żebym została tak, bo bardzo ładnie to wygląda. A słuchajcie, kolejna rzecz. To t-shirt marki Calvin Klein, również w kolorze czarnym i no jest okej, ale nie robi wow, jeżeli chodzi o takie właśnie t-shirty markowe typu Calvin Klein, Guess i tak dalej. Ja je bardzo lubię, ponieważ naprawdę one są według mnie dobre jakościowo i mi często wytrzymują one długie lata. Ale jeżeli mam być szczera, to chyba wolę właśnie te z Guessa, ponieważ one są takie krótsze, bardziej taliowane. Ten t-shirt jest po prostu taki, no widzicie, dłuższy, więc jasne, wpuszczę go w spodnie, może go zwiążę i będzie wyglądał spoko, ale liczyłam właśnie na taki krótszy, taliowany, jak w swojej ofercie ma marka Guess, ale chyba po prostu Calvin nie robi aż tak krótkich i taliowanych tych t-shirtów, bo to nie jest mój pierwszy t-shirt marki Calvin Klein i właśnie mój inny też tak jest. Tutaj się liczyłam, no ale się przeliczyłam, no i niestety on nie spełnia moich oczekiwań. On u mnie zostanie, bo jest na mnie dobry. Wiecie, taki basic czarny t-shirt zawsze się przyda właśnie do jakiejś stylizacji, takich klasycznych, właśnie jako podkoszulka do czegoś, żeby wpuścić spodnie. On jakby wygląda spoko, nic z nim nie jest nie tak. Ale no po prostu nie jest taki wow, myślę, że on na zdjęciach się raczej nie pojawi, no bo nie robi efektu wow, sami już widzieliście tyle rzeczy, uważam, że nie wiem, ta sukienka, czy choćby ten stanik sportowy wyglądają o wiele lepiej niż ta bluzka, no bluzka jak bluzka, okej, ale mówię, liczyłam na coś więcej, natomiast co do jakości,
jakości nie mam żadnych zastrzeżeń, wygląda spoko. Dużo więcej od Giorgi nie można powiedzieć. I już ostatnia rzecz z mojego zamówienia jest marki Wrangler i z niej jestem najmniej zadowolona. Chociaż wygląda ona ok, to absolutnie ona niestety nie spełnia moich oczekiwań. Miałam, słuchajcie, ochotę na sprawienie sobie takiej koszuli w takim... To źle zabrzmi, daddy materiale. Wiecie, jak weźmiecie koszulę swojego taty, taką tą świąteczną czy jakąkolwiek, to te męskie koszule są takie sztywne, takie pants. Wiecie pewnie, o co mi chodzi. Ja właśnie chciałam taką damską koszulę, ale żeby ona jednak była, wiecie, fitted, dobrze skrojona. I powiem wam, że no, w swoim 21-letnim życiu nie znalazłam jeszcze koszuli, która na mój dosyć mały rozmiar, małe wymiary byłaby tak skrojona. No a wiadomo, nie pójdę do, nie wiem, męskiego sklepu z koszulami, no bo tam tym bardziej nie znajdę swojego rozmiaru. No i zamówiłam właśnie z takimi oczekiwaniami tą koszulę z Wranglera, zwykłą, białą, klasyczną. Po pierwsze ma na mnie troszeczkę za długie rękawy, ale to nic, bo już sobie ja przed tym filmem podwinęłam, także mogę sobie, wiecie, ten mankiet tutaj zawinąć i jest okej, no bo tak to po prostu ten materiał się źle układa. No ale spodziewałam się czegoś takiego, wiecie, porządnego, że to będzie taka moja koszula na specjalne wyjście. No a tak nie jest, nie jest taliowana. Jest też prześwitująca, to znaczy wiecie, teraz pod spodem mam czarny stanik, więc to nie jest żaden wyczyn, tu się też przeglądam w podglądzie, no ale widzicie, wszystko prześwituje i ona nie jest taka fitted, nie jest taka sexy jak myślałam. No wygląda ładnie i na pewno ją będę nosić, ja bardzo lubię takie koszule właśnie sobie wiązać, nawet teraz, o, myślę, że spoko to wygląda, ale chciałam taką koszulę elegancką, a ta po prostu dołączy do grona moich koszul tych mniej eleganckich, często na przykład plażowych i tak dalej. Gdybym wiedziała, że ona będzie tą koszulą właśnie do wiązania, taką bardziej casualową, daily, to bym zamówiła pewnie większy rozmiar po to, żeby ona była specjalnie taka oversize, bo bardzo na przykład podobają mi się stylizacje stroje kąpielowe i tak dalej, z takimi dużymi koszulami, no ale ta jest jakby w najmniejszym rozmiarze, który i tak nie jest moim rozmiarem, jakby mój rozmiar powinien być jeszcze o jeden mniejszy, ale to już był najmniejszy, także no jakby jest ok, będę potrafiła ją wystylizować, ale również nie widzę jej w tej kampanii. Myślę, że zostanie ona u mnie w szafie i da mi szansę, ale nie obiecuję jej w mojej szafie oświetlanej przyszłości, ponieważ no mam już koszulę, co prawda nie z takiego materiału, tylko taką bardziej lnianą, ale właśnie w podobnym rozmiarze, w podobnym kroju i spełniającą podobną funkcję w mojej szafie, więc nie jestem przekonana, czy kolejna jest mi potrzebna, ale na pewno raz ją ubiorę gdzieś, zobaczymy, jak się z nią polubię i wtedy zadecyduję, ale również moja niezawodna kobieca intuicja i w tym przypadku mówi mi, że ona poleci dalej w świat. I tak właśnie prezentowało się moje najnowsze zamówienie z Allegro, z ich działu moda. Mam nadzieję, że ten film wam się spodobał. Dajcie mi koniecznie znać, proszę, w komentarzu, która z rzeczy przeze mnie zamówiona podobała wam się najbardziej, w której ja wam się podobam najbardziej, a która urzekła was najmniej. Jestem bardzo ciekawa waszej opinii. Tak jak mówiłam, jesteśmy jeszcze przed tym całym shootingiem kampanii dla Allegro, także może to właśnie wy pomożecie mi wybrać, co w stylizacjach na Instagramie uwzględnić. Będę bardzo wdzięczna za waszą opinię. A jeżeli ten film wam się spodobał i miło spędziliście ze mną czas, to serdecznie zachęcam was do zostawienia kciuka w górę, zostawienia również komentarza i subskrypcji z dzwoneczkiem. Jeżeli chcecie mniej więcej, to serdecznie zapraszam was na Instagrama oraz mojego TikToka. A teraz na ekranie znajdziecie ostatnie filmy, które pojawiły się na moim kanale. Także jeżeli jeszcze ich nie oglądaliście, to nadrabiajcie koniecznie zaległości, bo nowości już niebawem. Dziękuję wam jeszcze raz za wspólnie spędzony czas i słyszymy się już niebawem w kolejnym filmie. Buziaki, pa!